Dominik Woźniak, MMA.pl. Jesteśmy na gali, przed galą Ladies Fight Night 4. Ze mną Agnieszka Niedźwiedź. Na początku chciałem Cię zapytać o to zbijanie wagi, bo tam jednak były problemy. I tam widziałem łzy na konferencji. Czy to było związane z tym, że Ty podchodzisz do tego tak bardzo profesjonalnie i właśnie no, nie udało się tych tam paru dekagramów zbić? Cześć, witam wszystkich. Tak, no niestety nie udało się zbić tej wagi. Organizm trochę nie współpracował ze mną przy tym zbijaniu wagi, więc miałam tam większe trochę problemów przy zbijaniu. No i niestety do wszystkiego podchodzę bardzo ambicjonalnie, no i byłam po prostu mega zła na siebie, że nie udało się tego zrobić i niestety nie szło niestety tego zbić, dlatego bardzo mnie to bolało i no po prostu podchodzę do tego profesjonalnie i do każdej walki chcę, jeśli się umawiam na jakiś limit, no to chcę go po prostu wykonać. A widzisz jakby jakie błędy popełniłaś, czy to jakieś była po prostu zależność, która jakby była ponad tobą, że ta waga nie udało się jej zrobić? Znaczy, no po tamtych przygotowaniach stwierdziliśmy, że po prostu, żeby unormować sprawy związane kobiece, czyli tam sprawy związane z okresem, żeby to wszystko było regularnie. Spróbowaliśmy innej metody po prostu niż wcześniej. Niestety to zawiodło. Mój organizm zaczął zbierać bardzo dużo wody. Próbowaliśmy sobie z tym poradzić na wszystkie sposoby. Niestety no to było tak nieprzewidywalne, że nie mogliśmy tego zaplanować i naprawdę robiłam wszystko, co mogłam, żeby ta waga zeszła, ale no niestety brakło paru gram. Gala ta urodzinowa Ladies Fight Night tutaj w Karpaczu, w hotelu Gołębiewski. Możesz powiedzieć kilka słów? Jesteś tutaj chyba troszkę wcześniej przyjechałaś niż wszyscy. No bardzo to wygląda profesjonalnie i bogato, prawda? Tak, ja już jestem tutaj od środy, bo stwierdziłam, że moja mama miała też wolne, a ona się przez ten okres jakby walki zajmuje moim synkiem, więc stwierdziliśmy, że po prostu przyjedziemy sobie wcześniej, rodzina odpocznie, a ja się też trochę bardziej zaaklimatyzuję i ze spokojną głową będę sobie tutaj i właśnie będę mieć czas na robienie wagi i na te ostatnie przygotowania. No jak na razie wszystko wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Ważenie było zrobione bardzo fajnie. Trochę mnie zdziwiła ta konferencja prasowa no bo wiadomo, że jak już się człowiek zważy, to chce iść się nawadniać i gdzieś tam mieć święty spokój, dlatego to mnie zdziwiło, że było coś takiego, ale na razie jak najbardziej jestem zadowolona. A propos jeszcze jakby tej całej otoczki, tutaj chciałem Cię zapytać, bo wcześniejsza walka w Stanach Zjednoczonych i to tak ze swoim trenerem tam poleciałeś wszystko szybko, szybko, a tutaj jednak jest taki spokój, można sobie spędzić czas z rodziną, no chyba dużo lepiej tak jest tak przed tą walką, przyjemniej, prawda? Tak, tak. Ja należę do takich zawodników, że jakby przed walką lubię właśnie być z rodziną. Nie chcę się tak niepotrzebnie spinać, dlatego takie wyluzowanie dużo mi dało i no cieszę się, że właśnie mogłam tutaj zabrać synka i daje mi to na pewno dużego kopa, że on tutaj jest i gdzieś tam mnie wspiera cały czas. Zanim przyjdziemy do tych, jakby do samej gali, to chciałem jeszcze zapytać, bo to jakby na pewno wszystkich interesuje. Jak podpisałeś kontrakt z Invitą, to jakby wszyscy mieli nadzieję, że będzie ta regularność startów i będą te przeciwniczki. No a tutaj no, zawalczyłaś jedną walkę, no jest problem, kurczę, z tą kategorią muszą. Czy ty rozmawiałaś z włodarzami, czy menadżer rozmawiał, jaki oni mają w ogóle pomysł na to, żeby to przyspieszyć, tak? Wiesz, to było tak zrobione, że po prostu stwierdziliśmy, że chcemy zrobić dwie walki w tym roku i rozmawialiśmy właśnie po tej wcześniejszej walce, że z Invictą, że czy zrobią galę pod koniec roku, jeśli tak, no to będę się na niej biła. Chcieliśmy gdzieś w okolicach grudnia zawalczyć i Invicta powiedziała, że wstępnie miała być robiona gala, niestety nagle nam dali informację, że robią galę, ale miesiąc wcześniej bodajże. Chyba bez walk w kategorii muszej, tak? Tak, tak, tak. Nie brali mnie w ogóle pod uwagę na tą galę, więc no stwierdziliśmy, że jeśli chcę zrobić tą walkę w tym roku, to właśnie menadżer załatwił, że pozwolenie i dlatego mogę się bić tutaj. I okazało się nagle, jak już bodajże miesiąc temu Invicta wyskoczyła, że robią galę w styczniu i czy nie chciałabym na niej zawalczyć, no ale jako, że mieliśmy już tu klepniętą walkę, no to nie chcieliśmy tak za bardzo zmieniać, a biorąc tą walkę i jeszcze w styczniu nie chciałam tego robić, bo wiedziałam, że są problemy z tą wagą
i dlatego nie zdecydowałam się na walkę w styczniu, bo chcę sobie to po prostu wszystko unormować, żeby nie było po prostu takich problemów więcej. A tutaj oczywiście jakby tą... No, ale organizacja wyszła jakby z tą inicjatywą, zatrudniając ciebie, i myśli, że to sprawdziłoby się, że mogłabyś na przykład toczyć kilka walk, znaczy no kilka, tam na przykład dwie walki w Invicie i tutaj na przykład dwie walki, tak powiedzmy w roku. Wiesz co, no ja dążę do tego, żeby bić się gdzieś tam z najlepszymi. Moim celem na dzień dzisiejszy jest zdobycie pasa w Invicie, także jeśli zdobędę tam pas, to wątpię, nie wiem, czy to będzie możliwe po prostu, żebym się biła jeszcze tutaj, także chcę zdobyć tam pas i jak najszybciej trafić do UFC, żeby UFC po prostu otworzyło 57 kg, także to jest mój cel. A tą walkę wzięliśmy tylko dlatego, że po prostu bardzo chciałam zrobić jeszcze jedną walkę w tym roku i dlatego... Tak. No a propos właśnie tych walk z najlepszymi, to patrząc na tą Brazylijkę, to jestem mile zaskoczony, że udało się tutaj włodarzom znaleźć aż tak mocną przeciwniczkę, patrząc na to, że no jest straszny problem, żeby kogokolwiek tutaj zakontraktować, prawda, w Muszej czy w Koguciej. Tak, no jestem bardzo zadowolona z tego, że udało się znaleźć przeciwniczkę z takim rekordem. Mam nadzieję, że w oktagonie pokaże właśnie swoje umiejętności. Tak, no bardzo się cieszę, że znaleźliśmy w tak krótkim czasie przeciwniczkę na takim poziomie, dlatego jestem wdzięczna organizacji za po prostu tą poprzeczkę wyżej. A możesz powiedzieć coś więcej o samej przeciwniczce? Oglądałaś jakieś walki, patrzyłaś, jak to tam wygląda? Tak na tym ważeniu widać było, że taki, no było miło, ale ten wzrok jej był taki, widać, dość pewny. Tak, no, miałam okazję zobaczyć jedną walkę, bo tylko tyle gdzieś tam menadżer mi wysłał, podobno tylko tyle jest dostępne. Ta walka trwała 3 minuty, 4 maksymalnie i Samara właśnie skończyła ją w pierwszej rundzie przez TKO. Także no, nie jestem w stanie za dużo wywnioskować z oglądania jakby tej jednej walki, dlatego wychodzę, robię swoje i będzie co będzie. Patrząc na warunki fizyczne, to wydaje się, że ty dużo masz lepsze te warunki, prawda? Myślisz, że to będzie jakaś twoja tutaj, twój na plus to będzie dla ciebie? Znaczy na pewno, no z tego co wiem, to Samara swoje walki robiła w kategorii 52 kg, więc to, że jest teraz w 57, to chyba na pewno nie jest jej kategoria, bo wydaje mi się, no, że na walce będę dużo większa od niej i ta siła gdzieś tam może chyba przeważyć na moją korzyść. Jeszcze na koniec, już nie przedłużając, od pewnego czasu, jakiegoś czasu trenujesz w grapplingu Kraków, no ale też tam obserwując media społecznościowe widzę, że też trochę w twoich rodzinnych stronach przebywasz. Powiedz, jak to wszystko godzisz, jak to wygląda, bo też no, patrząc, że jakby twoim trenerem jest Łukasz Chlewicki, który jest jakby profesjonalistą i bardzo pilnuje swoich zawodników, jak to właśnie wygląda wszystko? Znaczy podejrzewam, że Łukasz nie jest zadowolony z tego do końca, z tego jak to wygląda, no ale niestety na razie nie będzie inaczej, no bo mam małe dziecko i rodzinę w Katowicach, więc no dużo spraw mnie po prostu tam jeszcze trzyma, więc no niestety nie jestem w stanie w ogóle odciąć się od Katowic i nie wracać tam w ogóle, więc no staramy się to jakoś godzić, nie jest łatwo, jest ciężko po prostu to pogodzić, żebym była tutaj i tutaj, ale z pomocą właśnie mojego chłopaka i rodziny gdzieś tam staramy się zrobić tak, żeby było dobrze i żebym mogła skupić się na przygotowaniach. Na koniec chciałem jeszcze zapytać, czy Adam ci pokazywał przed walką jakieś nowe rzuty z judo? Tak, coś tam staraliśmy się podszkolić, bardziej Adam pomaga mi po prostu wytrenować to, co już mam i gdzieś tam udoskonalić te techniki, które znam, nie wprowadzaliśmy za dużo nowego przed tą walką, ale zawsze mnie poprawia gdzieś tam w parterze i w klinczu zawsze dołoży swoje Czyli dwa słowa. Z każdej techniki do kimury. Tak, no głównie tak, ale dzięki niemu nauczyłam się, że po prostu jak złapię jakieś kończenie, to mam nie puszczać, tylko ciągnąć do końca, więc na pewno jego rady są bardzo cenne. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Na koniec jeszcze, jeśli chciałabyś komuś podziękować, pozdrowić. Tak, ja również bardzo dziękuję. Chciałam podziękować wszystkim swoim sponsorom. Jest to Gandzia Mafia, Shade, Zdrowa Krowa, Berserk Lab, Pitbull, DBX Bushido i chyba
I chciałam podziękować bardzo jeszcze Monice Lubowicz, Monice oraz Łukaszowi z Zięby Klinik za to, że pomogli mi po prostu w zrobieniu wagi, znaczy w niezrobieniu, znaczy dziękuję im po prostu za pomoc, za rozpisywanie diety i za to wszystko, co dla mnie robią. Dziękuję całej mojej rodzinie i wszystkim moim kibicom. Dziękuję bardzo. Żółwik. Dzięki.